Chęć zatrzymania ulotnych chwil i zaduma nad upływającym czasem towarzyszyły wystawie fotograficznej Ile to jeszcze czasu, która wpisuje się w projekt Wystawa przed końcem świata Anno Domini 2012, realizowanego przez słuchaczy Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania. Autorkami ekspozycji są Aneta Korecka i Katarzyna Zielik. Wernisaż wystawy odbył się 25 maja w Galerii Trójka w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Dwie panie i dwie różne wystawy, ale łączy je jedno, pasja do robienia zdjęć. Dlaczego fotografują? Widzi się pewne rzeczy i chce się to uchwycić i gdzieś zatrzymać w pamięci. Pani Aneta uwielbia fotografowanie drzew. Podziwia w nich stabilność, niezłomność. Tematyka to przeważnie to jest architektura, krajobraz, to są zdjęcia makro. Fascynuje mnie struktura, no nie wiem, kształty. Pani Katarzyna preferuje żywą fotografię. Ja lubię reportaż. Ja nie lubię zdjęć ustawianych, nie lubię fotografii w studiu. Ja lubię pójść z aparatem i robić to, co się dzieje przed moimi oczyma. Dla autorek wystawy fotografia daje radość, wolność i pozwala zauważyć to, co umyka w codziennej pogoni. Wernisaż wystawy uświetnił występ muzyczny. I'm a believer, baby, so I can watch you cry. Cause I know it's time to see what you did to me, and you come running back. I'm gonna rain on your parade. No, I won't take it.